Hejka! Jestem tutaj troszkę w innym otoczeniu niż ostatnio. Będę nagrywała tutaj częściej. Mam, jeśli chodzi o oświetlenie, moje oświetlenie dzienne nawet nie działa. Musiałam zranić jej przy oknie, a wtedy dziwnie to wygląda na filmikach. Ja nie lubię, jak jest strasznie dużo rzeczy za mną. I mam lampkę, która świeci i wydaje mi się, że to oświetlenie jest nawet okej. Jeżeli zauważyliście, nie mam żółtych włosów, chociaż na kamerze i tak to troszkę inaczej wygląda. A włosy już są coraz mniej żółte i rudawe. Rudawe tutaj są bardziej, końcówki są ok. I znacie, jak widać po tytule. Filmik na temat moich ulubionych ludzi z YouTube'a. I nie będą to polskie, żeby nie było, że chcę się wybić na nazwach, jak to było na samym początku, kiedy oskarżyliście mnie, że tylko po to nakręciłam vlog, żeby wybić się na tych osobach. No i okej. Przepraszam, jeśli będę co chwilę poprawiała włosy, ale są miękkie po farbowaniu i co chwilę mam chęć ich dotykania. Okej, jak będzie wyglądał ten filmik? Nie będzie to filmik taki, że będę siedziała i nawija pół godziny, a lubię tego, lubię tego. Chciałam to jakoś udoskonalić, więc wszystkich 24 porobiłam karteczki i wrzuciłam tutaj, żeby nie było, że sobie ułożyłam i specjalnie będę wiedziała. O, jeszcze sobie tak wezmę. Jest tu 24 albo 25. I co jakiś czas będę po prostu, ten kubeczek będzie sobie leżał. Specjalnie kupiłam taki drugi, bo mam jeszcze jeden taki. O, tu jest pod lampką. I co jakiś czas będę 5 wyławiała. Mówię wam, dlaczego lubię, może dlaczego, jakie ulubione wideo i coś na temat tego vlogera. I mam nadzieję, że może zarażę was kilkoma, bo są naprawdę wspaniali. Większość jest z Ameryki i z Anglii. Także zaczynajmy. By nie było. Jeszcze, o, tak sypię sobie to wszystko do tego jednego. I losujemy. Myślę, że wam powiem, że się boję, bo wolicie, że zapomnę, jak kogo jest ta nazwa. Mam wrażenie, że go ściągę z boku. Okej, mam jedną karteczkę. Boję się. Dobra. Jenna Marble. Z tego co okaże, ona gdzieś mieszka w Ameryce. Na pewno mieszka w Ameryce, dokładnie gdzie, nie wiem. Jenna Marble, pewnie kojarzycie jej psa, który jest porównywany z Snoop Dogiem. Ten taki mały, szczupły piesek uśmiechnięty, to jest jej piesek. Jenna Marble, dziewczyna z mega wielkim poczuciem humoru, gdzie dodaje filmiki na przykład, czego dziewczyny nie powinny robić, albo czego chłopcy nie powinni robić, jak dziewczyny zmieniają się przez make-up i właśnie chyba to, jak ona pokazuje ten make-up od rana, jak wygląda na początku i po kolei, jak zmienia się dziewczyna przez make-up, to jest chyba mój jeden z ulubionych filmików. There you have it, tricking people into thinking that you're good looking when you're really just a fucking weirdo. I realize that this video is not helpful to men. You're just gonna have to find a girl that thinks you're funny. Okej, ten fajnie wygląda. Fajnie wszystkie białe kartki. Psy. Uwaga. Strawberry 70. Ma na imię Megan, dziewczyna, z tego co kojarzę. Prowadzi kanał razem z Joe Rosafa i Kitty, która była w Polsce. O, Strawberry 17 też była w Polsce na zlocie 2 lata temu bodajże. Prowadzi kanał razem z Joe Rosafa i jeszcze jedną dziewczyną. I w tym momencie nie wiem dlaczego zapomniałam jej nazwy. Teen.com, jeżeli chcecie sobie też, ale tu tam gdzieś jest, to jeszcze o tym powiem. Bardzo prowadzi dużo takich bardziej music video, piosenek nieznanych wykonawców lub znanych i są naprawdę świetnej jakości i w ogóle, no nie dziwić się, w Ameryce troszkę inaczej wygląda partnerstwo YouTube niż w Polsce, przecież są sobie paluchy. And sorry I missed out on posting 2 days last week. Oh, that's 3. Mamy kolejne. Modlę się, żeby coś było za pierwszym razem takiego fajnego, na którym mam manię teraz. Nie mam pojęcia jak to się czyta, nie pamiętam. No, to są dwie dziewczyny. One często dają razem filmiki, nie mam pojęcia jak się nazywają, ale to są bardziej music video i też są na mega, mega wysokim poziomie. Uwielbiam oglądać. Teraz wam pokażę tutaj leciutko mały filmik mój ulubiony. Jest to
jeden chyba z najlepszych filmików. Jeden ten filmik też, gdzie niby jest zapowiedź filmu Where is Ben? Gdzie to się toczy, że jest nawet pokazane, jak, co to jest za film. Potem jest pokazane na kanapie, dwie dziewczyny siedzą i mówią, że typowy coś tam filmik na temat przyjaźni i przyjaciele zawsze umierają i nagle ta jedna dziewczyna umiera i później na koniec znowu one wychodzą i that's the video. No i tam jeszcze coś tam gadają, już nie pamiętam, coś tam śmiesznego jest. Ale są naprawdę fajne i są mega kreatywne i jedno wielkie wow! And that's the video. It's kind of a morbid punchline. You're kind of a morbid punchline! Mamy już trzy, jeszcze tylko dwa, a nie ma żadnych z moich takich mega, mega favorite. Dobra, mamy to. Boci, boci! Ulubione wideo, chyba wszystkie wideo z jego wyjazdów, gdzie wyjeżdża z przyjaciółmi, z Dominikiem, z Royem i z Harrisonem. Na przykład jak do Ameryki wyjechali, fajne vlogi powstawały. Teraz Boci zmienił swój styl nagrywania, gdzieś bardziej wolałam tamten, ale też jest fajnie, na przykład ulubione wideo chyba, on cały czas siedzi i gada przed tą kamerą. Ale świąteczne filmiki z chłopakami też były fajne i co jeszcze było fajne? Ostatni filmik jakiś, filmik, który nagrał we wannie. Like that. This reminds me of a conversation I had where I said to someone, I'm so happy I live in the 21st century because I can't think of anything else that could be invented. And then the other person said, well, that's probably what they said in the medieval time. I ostatnia. Karteczka. Ostatnia karteczka. Ta wygląda apetycznie. Niech to będzie mój mąż. Teen.com, czyli to, co o czym wcześniej mówiłam, gdzie Strawberry 17 razem z Joe Grosshoffa, jeszcze na dziewczynę, której za Chiny Ludowe sobie nie przypomnę. Różne gwiazdy przychodzą do nich, i to jest taki mini kanał na YouTube. Była kiedyś też tam Rebecca Black. Są jakieś konkursy. Wiem, że właśnie Strawberry 17 prowadzi tam co jakiś czas Sounds Like, czyli że brzmi coś jak i ktoś daje, ludzie dają jakąś rzecz. Nie mam pojęcia, na przykład Sounds Like coś tam i ona szuka mało popularnych zespołów i przez nią znalazłam dużo fajnych zespołów, które słucham do tej pory. T, it's with a T. Oh. You said terrarium. No, I one time I did. Terrarium. Every time since then. Okay, go. Okay. So if you want to learn how to make a terrarium, you can go to terrarium. I to by było na tyle. Skrzyneczka z karteczkami. Idzie w odstawkę. Na dole, jeśli chcecie, możecie sprawdzić te kanały. Dziś tu we mnie leciały jakieś zdjęcia, więc wiecie, jak te osoby wyglądają. Napiszcie mi w komentarzach, jakie są wasze ulubione kanały na YouTube. Mam nadzieję, że wam się podobało. I co? Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!